Wybaczcie mi to, że moje oczy tak wyglądają, ale po prostu jeszcze moje leki nie zaczęły działać. Ale laki Pokémony zaczęły działać w Pokémon Go, ponieważ od wczoraj, niestety niefortunnie mój filmik został dodany, bo kilka godzin później update wszedł odnośnie wymian laki Pokémonów. Wczorajszy odcinek być miał? Nie? To nic, to dzisiaj nagramy nowy. I zobaczcie, co tutaj mam. Lucky Snorlax, Lucky Pokémon. Zamieniłem się ze znajomym Cytrax, tak powinienem wymawiać chyba jego nick lub poprawnie po angielsku. Wymienialiśmy się Pokémonami, próbowaliśmy robić testy tak naprawdę, co za co uda nam się zamienić. I to jest chyba ten wczorajszy filmik. Praktycznie od kiedy tylko weszły właśnie te Lucky Pokémony do gry, próbowaliśmy się zamieniać właśnie tak wszystkie za wszystkie Pokémony. Zaraz wam powiem nieco więcej, o co tu chodziło. Zamienialiśmy się najpierw właśnie za zwykłe, tak jak tutaj widzicie, jest Magikarp. Możemy zresztą przewijać te wszystkie filmy, bo to było nagrywane. Magikarp za Magikarpa. Potem wpadłem na pomysł właśnie, żeby przeszukać sobie Pokémony według daty. I wybrałem bardzo starego Pikachu z Polski. A on mi tutaj wybrał Laprasa 48 IV po dokładnym sprawdzeniu. Wymieniliśmy się, dostałem plus 3 cukierki do Pikachu, on dostał do Laprasa. I wyskoczył właśnie Lapras, którego nie dość, że wzrosło mu IV, to jeszcze stał się właśnie tutaj, jak widzicie, Lucky Pokémonem. Wzrosło również jego CP, IV. I nie musimy płacić 4000 Starlasta za wzmocnienie, tylko 2000, czyli o połowę mniej. Wonder Attack, insert my calculation credible, 48 CP miał wcześniej, 48 IV miał wcześniej, czyli opłacało się wymieniać. Dalej zrobiliśmy ponownie kilka wymian, mając nadzieję, że te stare Pokémony sprawią, że wzrośnie szansa na zdobycie Lucky Pokémonów. Wymieniłem się stary Pokémon za nowego i tym razem nie zadziałało. O kurczę, nie no, te tabletki jeszcze nie działają, moja alergia jest po prostu koszmarna, to nie jest plama, tylko łza. Tu mi się smutno zrobiło, kiedy wymieniałem mojego Grimera za Geoduda. Nie no, żartuję, po prostu mam problemy poważne z alergią i tak dalej. Nie przejmujcie się moim wyglądem. To była właśnie ta wymiana. I Geodude tutaj. Ten stał się Lucky Pokémonem. 414 CP i 800 Dusta kostuje Power Up zamiast 1600. Tu kolejny Pokémon właśnie do kolekcji, który stał się właśnie dzięki wymianie Lucky Pokémonem z Irlandii Północnej. I tak przez cały wieczór dosłownie wymienialiśmy się, próbując właśnie jakieś Pokémony z Dortmundu wysłać, czy tutaj nawet na przykład kolejny Pikachu za Snorlaxa. Właśnie ta wymiana sprawiła, że zdobyłem właśnie Lucky Snorlaxa, który po prostu podczas power-upa zużywa o połowę mniej Stardusta. Jest to bardzo dobra opcja. Attention, HP, Attack, Defense, Positive. Przeciętny Snorlax. Po prostu po spowerapowaniu stracę mniej Stardusta. Jeszcze będziemy robić małą ciekawostkę, bo jak zwiększymy nasz poziom przyjaźni, jak wiecie, na Zapdos Day byłem, filmiku nie dodałem, bo dodam go wtedy, jak zdobędę Shiny. Filmik z Zapdos Day dodam wtedy, jak zdobędę Shiny Zapdosa. Dlaczego? Bo podczas Zapdos Day go nie zdobyłem, ale znajomy zdobył dwa i da mi jednego. Ciekawe, czy stanie się on Shiny Lucky legendarnym Pokémonem. Jest na to szansa niewielka. Możecie to zobaczyć po prostu klikając w przycisk subskrybuj, a tak właściwie klikając w dzwoneczek obok tej subskrypcji, dzięki czemu nie przegapicie żadnych moich nowych filmików z Pokémon Go i innych eksperymentów. Kolejne wymiany, jakie próbowaliśmy robić, to chcieliśmy zdobyć Chansey z jakimś właśnie, żeby był Lucky Pokémonem. Potem Gastly z Dadaskule, to były duchy. Inne takie różne wymiany. Sporo tych wymian wczoraj odbyło się. Nawet tutaj Pokémony z Dortmundu powymieniałem.
co jeszcze? Chcieliśmy zdobyć shiny, to znaczy tego, Lucky Gyaradosa, ale nie udało się nam. Wymienialiśmy się non-stop, praktycznie stare za nowe, nowe za stare i Pichu za Pichu, nawet w czapeczce. Nie stały się one nowymi Lucky Pokemonami. Aż w końcu mówię, dobra, wyślę ci coś innego. I tutaj nawet wysyłałem inne Pokemony. Nowsze, trochę średnio starszych. One się nie stały tymi Lucky Pokemonami. Ale kolejny Victory Bell już tak. Tutaj jeszcze jakaś wymiana. A, tu chciałem, żeby Scyther stał się właśnie tym... tym Lucky Pokemonem. Tutaj można robić wymianę tylko jeśli jesteśmy w pobliżu. Specjalne wymiany mogą być tylko raz dziennie. I postanowiliśmy, że się zamienimy też specjalnym Pokemonem. W sensie Unown P za Unowna P z zeszłorocznego eventu Europe. Europę, to co mieliśmy te literki E, U, Ry, O, P, E. To zamieniliśmy się P za P. I to jest ten moment, w którym właśnie dostałem Lucky Victory Bella. To była ta wymiana. Bam. I tak. Na początku nic to nie wskazuje, że to będzie Lucky Pokemon, a dopiero potem jak zobaczycie takie złote tło, to już wiadomo, że ten Pokemon będzie Lucky Pokemonem, czyli szczęśliwym Pokemonem, do którego zużywamy połowę mniej Stardusta. Tutaj jest kiedy została wymiana, kiedy został złapany, Wonder, Defense, Impressed, no i również kolejny fajny Pokemon do mojej kolekcji Lucky Pokemonów powędrował. Dobra, a teraz na żywo wejdźmy w moje Pokemony, które tutaj mam. To jest ten Snorlax Lucky Pokemon. Tylko 950 Stardusta na spowerupowanie, jak tutaj widzicie. Jedno spowerupowanie. Wszystkie Lucky Pokemony są właśnie oznaczone takim specjalnym tłem, jak tutaj widzicie. Lapras, Snorlax, Geodude, Victory Bell mają takie jakby... To trochę przypomina księżyce, ale to nie są księżyce, tylko to są takie złote kółka i takie gwiazdki, które tutaj macie widoczne. Na poprzednich screenshotach te gwiazdki były na przodzie i to nawet wyglądało trochę w tym jednym z poprzednich z moich filmików, jakby to był właśnie Shiny Arcanine, tak jak pamiętacie tego screena. Teraz te gwiazdeczki nieco przesunęli oni do tyłu i po prostu te złote elementy są bardziej wyeksponowane na nich. Zrobimy sobie mały power-up. Tylko kogo? Chyba będę chciał zrobić ewolucję, to po pierwsze. Zrobimy sobie alolańskiego golema, ponieważ jeszcze nigdy tego nie robiłem. Będę miał nowego Pokemona. Ewolucja Lucky Pokemona do Pokédexu. Fajnie jak on tutaj się unosi, tak? I mamy Gravelera, Lucky Pokemona, a teraz Lucky Golem. Uwaga, ewolucja. Fajnie, bo o połowę mniej Stardusta zapłacę, jeśli będę chciał go spowerupować, a będę chciał, bo alolański golem jest bardzo ciekawym typem Pokemona. I ten wygląd. Powinienem takie wąsy zapuścić jak on tutaj i tak do góry. Alolański golem jest po prostu przecudowny i ten wystrzał elektrycznym kamieniem po prostu pasuje superowo do tego tła. Zróbmy sobie też mały power up, bo to jak widzicie niewiele nas kosztuje Stardusta. A możemy sobie fajnie wzmocnić. A to co? Pierwsza złota. Złota opcja już zniknęła? O co chodzi? Czemu się nie świeci na złoto? Raz się świeci, a raz się nie świeci. O, widzicie, znaleźliśmy błąd w grze. Po jednym z power-upowaniu już się nie świeci Stardust na pomarańczowo. A jak znowu wyjdziemy i wejdziemy, to znów się zaświeci. A to ciekawostka. Tego jeszcze nie było w Pokémon GO. Możemy go spower-upować w sumie tak na 1500. Co wy na to? W sumie dość szybko nam to idzie. Zwłaszcza, że mam tyle, mam 1100 coś cukierków.
Chociaż nie, bo już teraz idzie po 1000 Stardusta. To wiecie co? Ja sobie zostawię, bo chcę zamienić się za tego Zapdosa i chcę zobaczyć, czy będzie on właśnie Lucky, Shiny, legendarnym Pokemonem. No już więcej nazw tutaj chyba dołożyć nie można. Również będę zastanawiał się, czy spowerupować tego Snorlaxa, dlatego subskrybujcie mój kanał już dziś, aby nie przegapić kolejnych moich filmików związanych z tematyką Pokemon Go. Alolański Marowak, mam nadzieję, że wam się podobał podczas ostatniego rajdu. Specjalnie się nie przykładałem do łapania, bo to wiadomo, w jednej ręce kamera, w drugiej telefon, jeszcze plecak. I tak po prostu będę się zamieniał za te pozostałe Pokemony. Zobaczymy, który z nich będzie Shiny. Kushi, co ty na to, żeby powymieniać się starymi Pokemonami? W sensie tymi dawno, dawno złapanymi. Może któreś z nich stałyby się jakimiś fajnymi Pokemonami, na przykład nawet te Pokemony z Japonii, Suicuny czy coś. Może zrobimy jakąś wymianę kiedyś, jak będę w Polsce albo tutaj. Dobra, to tyle. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, na razie, cześć! Najlepszym być, naprawdę chcę. Ja